Siemaneczko moi mili, dzisiaj przetestuję mapę Malinowka, jest to słuchajcie mapa rosyjska. Tutaj taki klimat jest, powiem wam, nawet fajny, wiem, że wam przypadnie do gustu, bo to jest taki, można powiedzieć, że troszkę podlegający pod polski klimat. Zaraz zresztą zobaczycie takie gospodarstwo, fajne jest to mapa, bardziej pod takie, wiecie, no trochę większe maszynki. Znaczy mówię o takich na przykład Ursusach trochę większych, gdzieś tam jakaś akcja ze znajomymi, na przykład na 3 bizony kosić pole. Fajna naprawdę mapka, także zachęcam do oglądania, zostawcie łapkę w górę, subskrybera na kanale z dzwoneczkiem oczywiście, no bo nie ma innej opcji, lecimy po 7. 70 tysięcy subów, na 70 tysięcy subów jest specjal, na 70 u mnie i na 160 u Herosa będzie specjal, żebyście mogli nagrać z nami wspólnie odcinek, także to nie ma najmniejszego problemu, tylko musicie po prostu wybić te subskrybery, wpadnijcie też do mnie na Instagrama i takie ogłoszenia parafialne, powiedzmy, że zakończyliśmy, jak nie wspomniałem łapce w górę, to pewnie na pewno wspomniałem, więc musicie zostawić, znaczy nie musicie, jak chcecie, a ja tutaj zaprezentuję wam tę mapę. Ogólnie zobaczyłem tę mapę, przeglądałem sobie stronkę z tymi modami i mówię, kurczę pieczone, prezentuje się dosyć ciekawie, można ją zobaczyć, zobaczymy, czy ona się nadaje do takiego polskiego grania, bo wiecie, no to jest rosyjska mapa, nie piszcie mi komentarzy, że to jest nie na miejscu, że testuję rosyjską mapę, już nie róbmy sobie jajec, to jest tylko gra, także sobie ją po prostu przetestujemy, bo wpadła mi w oko, taki ciekawy klimat tutaj na tej mapie zauważyłem, zaraz zresztą zobaczycie, wiem, że na pewno niektórym z was przypadnie do gustu i kto wie, może wy również na niej sobie pogracie. Dobra, włączamy sobie hudy i teraz tak, co tutaj mamy? A, tu pewnie ktoś sprayem sobie pomazał, tutaj taki, no widać, powiem wam, no, ciężko powiedzieć, że to jest polski taki klimat, no widać taki trochę rosyjski klimat, nie ma co gadać, nawet tutaj widać tak jak się popatrzy, budynek też taki w klimacie trochę rosyjskim. No jest taka komuna, kurde, komuna taka, no. Widać to. Tutaj co, jakieś... To są wrota? To jest brama wjazdowa? Czekaj... O, skurczybyk! Ale zobaczcie, fajna sprawa, no. Otwórzmy sobie tą bramę. Dobra, fajna sprawa. Taka, ale duże jak do jakiegoś wojska, kurde, no. Spoko, tutaj było to takie... No powiedzmy, że 3D, no spoko to wygląda, mi to się na przykład podoba, niektórzy mogą powiedzieć, że liche, ale mi to nawet się podoba, takie kolejny, spoko to wygląda. Tutaj dalej co my mamy, tu, o, elegancko, garaż na zboże, garaż, stodoła na zboże, taki, no wiecie, hala na zboże, także to jest spoko, zajeżdżacie, wysypujecie. Lubię takie stodoły, takie magazyny, o, magazyny. Mamy tutaj też sprzęt na początek, ładowarka, John Deerek. Waltra. Ohoho, o co ja... A, co ja kliknąłem? Czemu? A, bo ja kliknąłem, że fotel odwrócić, dobra. Mamy Waltrę na początek. Mamy również John Deere'a, no i JCB. Teraz lecimy sobie tutaj dalej. Tu opony jakieś? Co to jest ogólnie? Czy tutaj jest obora na krowy? O nie. Tu? Co to? Jakiś hangar, ja pierdzielę. Tutaj jakieś rzeczy, no dobra, jakieś narzędzia. Okej, czyli tutaj możemy sobie po prostu trzymać nasze maszynki w porządeczku. Lecimy dalej. Tutaj, a o, na górę nawet można wejść. A na górze co? A na górze centrum dowodzenia. Co my tu mamy? Facebook. A nie, to jest ten taki rosyjski chyba Facebook, z tego co widzę. Gutwie. Tak, to jest ten rosyjski Facebook, powiedzmy tak. Taka strona internetowa rosyjska, no podobna do Facebooka. Tutaj rosyjskie takie... Widać te, wiecie, takie narzędzia, tutaj tak samo, dobra, no to jest taka hala, tu możecie maszyny swoje trzymać, jeżeli jakieś tam macie. Tu mamy taką wiatę, która, skala po prostu jest powiększona, jak dobrze wiecie, na polskich mapach występuje ta wiata, tylko w dużo mniejszej skali, tutaj skala została powiększona. Tu zbiorniki prawdopodobnie na paliwo, tak, diesel, ale tu trzeba, silos jest pusty, a czyli trzeba zatankować najpierw paliwo. Nie ma nic za dara. Dobra, tutaj siewniczek, dosyć duży. No duże maszynki, wiecie, tutaj trochę takie większe maszyny, zaraz zresztą zobaczycie jak to wygląda. Ale na razie chcę wam zaprezentować gospodarstwo. Tutaj garażyk, mamy coś w garażu? Nic. Tutaj możemy sobie naprawiać ciągnik, samochód, czym tutaj wiedziecie, to możecie sobie robić. Gruberek. Talerzówka. Tutaj co mamy? Pewnie znowu... O, sorki zacięcie, ale ktoś tam do mnie napisał. A tu można w ogóle wejść chyba? Czekajcie, chyba tu nie można wejść. Takie chyba statyczne tylko, ale raczej tu nie wyjdziecie. Co my tu mamy? Tutaj mamy wjazd. Okej, wjazd na gospodarstwo z drugiej strony. No, powiedzmy, że ciekawie no nawet to wygląda. No podoba mi się. W miarę gospodarstwo mi się podoba. Takie, no taki PGR-ek można sobie zrobić, nie? Taki... O, tu warsztat jaki. No ale tu już widać styl naprawdę taki...
komuny, no Rosja, tak jak widzicie tutaj, co to jest? Co to jest? Co to, kurde? No nie wiem, ja nie umiem po cyrylicy. W ogóle nie umiem po rosyjsku, także... Nie wiem, a to co? Nie wiem, dziwnie się na to patrzy. Dobra, przejdźmy sobie dalej do mapki. Zobaczmy, jak dalej mapka się prezentuje. O, piaskowa droga, elegancka. Coś takiego mi się podoba. No gdzieś na polskich mapach nawet można to użyć. Jak ktoś robi polską mapę, to wyciągajcie sobie z tej mapy. Wyciągnijcie sobie tę drogę. Widzicie, jaka zajebista? Taka piaskowa. Fajna. Także to można też powyciągać. Na wielu wioskach taka droga jest, także... To już jest plus! To już jest plus dla tej mapy. Ode mnie, specjalnie ode mnie. Tutaj mamy wjazd na gospodarstwo, kolejny. No klimacik jest taki. Jest klimacik, nie ma co gadać, mapa fajnie wykonana. Bądźmy sobie, może sprawdźmy sobie, jak wygląda mapa z lotu ptaka. Zobaczcie, no pola. No są ogromne, tak? Nie ma co mówić. Nie ma co mówić, bo naprawdę są ogromne. Zaraz przejdziemy tam na kolejną wioskę, bo widzę, że tu można pokupować. Czyżby gospodarstwa? Nie, no tu są pola, ale razem z gospodarstwami. No ale to ogarniemy. Tutaj to samo. Zobaczymy, czy to są grywalne gospodarstwa jakby, czy po prostu takie statyczne, ale można pole sobie kupić jakby z gospodarstwem. Dobra, najpierw może pójdźmy sobie tam na górę mapy. No cóż, pola, jak widzicie, no na większe, na większe maszyny z pewnością. Na takie małe tutaj ciężko by było grać. Również można, wiadomo, ale raczej pewnie więcej osób. Jak widzicie, ma mniejsze pola też są, ale nie ma ich aż tak dużo jak tych... O, tutaj jaka... A tu jest asfalt, rów. No spoko, taki klimacik, widać rosyjski strasznie, taki... Rosyjska wieś taka, zobaczcie, no... Spójrzcie na to. No, no tak to wygląda. Tutaj co, jakiś przystanek powiedzmy? A tu mamy... A tu co mamy? Tutaj mamy shop i... In the village of... Say what? O co tu chodzi? Nie, po angielsku nie kułam. Dobra, lecimy dalej. No, domki, jak widzicie. Plac zabaw to też taki, kurde, rosyjski. Zobaczcie ten kręciołek. No, mapa, a to do czego, powiedzcie mi, jest ten, te rury tutaj? Ktoś się zna na pewno z was. To, nie wiem, jakoś prąd idzie, czy to woda dochodzi? Tędy weźcie mi, napiszcie w komentarzu, bo na pewno się znacie niektórzy. Także do czego to służy, te, kurde, takie rurociągi tutaj? Bo nie wiem. Dobra, tu nie można otwierać, czyli... Takie statyczne. To co to jest? Nie wiem. Dobra, dobra, dalej gdzieś tutaj. Tu mamy jeziorko. Takie klimatyczne, fajnie to wygląda, no. Powiem wam, że nawet okej, okej, podoba mi się to. Lecimy dalej. Dobra, i teraz sprawdźmy sobie... O kurde, tutaj to naprawdę klimat. Taki sowiecki, no sowiecki. Tu dom się buduje. A można to kupić? Można to kupić, ale... Nie wiem po co. No chyba tylko dla tego kawałka pola. Ale to też tak jakoś... Nie wiem, dziwne. Dobra, tutaj dalej. Tu się da w ogóle wejść? Nie. Zobaczcie, czyli... Możecie sobie kupić pole wraz z jakimś domem, ale... Do niego raczej... No... Nic tutaj z niego nie będziecie mieć. Tylko po prostu pole, nie? Także... Tak to wygląda te pola. Jak się prezentują. Takie dosłownie naprawdę malutkie, także... No takie, są strasznie malutkie, dobra. Tu już nieważne, tutaj co my mamy? Mamy tutaj Village Elevator. Tutaj mamy, elewator zbożowy prawdopodobnie, tak? No i git, dobra, no to tyle w sumie. Tutaj dalej, gdzie my dojedziemy? Też do czegoś, także przejedźmy się. Lasy? O! Tu wam mogę powiedzieć, że mi się to podoba, tak? No taki las. Lasek taki przy drodze, ale czuć ten klimat rosyjski, no nie ma co gadać, no to jednak, tak jak mówiłem na początku, jednak cofam te słowa, że o takim klimacie polskim. Bardziej bym powiedział teraz, że w takim klimacie starym, takim wioskowym starym rosyjskim, no nie polskim, no to nie jest klimat polski, no sorry. Taka strasznie komuna, no. No ale widzicie, tutaj mamy, a tutaj co mamy? Bo ja nie sprawdzałem chyba. Tu mamy pasta shop i handla z zwierzętami. No i... Przepraszam, musiałem kichnąć. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy dojazd do naprawdę dużego pola. No i dobra, no to w sumie tyle. Lecimy dalej. Pole, tam jest jakieś... O, przejdźmy się na to jezioro. Jestem ciekawy, to, no chciałem to zobaczyć. No i coś takiego, mi się na przykład... Tu łąka jest do kupienia? No, powiedzmy, że tak. Także łąkę tutaj macie przy jeziorze. Tu jest naprawdę spoko. Spoko klimacik. Można przejechać na rybki.
Fajnie, fajnie. No to mi się też podoba. Mapa, wiadomo, mapa widać, że wykonana tak... O! O skurwesyn. A tu mamy silos na... O, coś takiego to jeszcze nie widziałem, wam powiem. Zobaczcie, silos na kiszonkę, ale jakby taki... spoko. No czegoś takiego nie widziałem, że wiecie, ziemia obsypana i silos. Fajnie, fajnie. To mi się też podoba, no. Git, git. No coś takiego można było na polskiej mapie zrobić. Chociaż nie widziałem nigdzie czegoś takiego, ale no pasowałoby mi, myślę, żeby pasowało. Dobra, lecimy dalej. Tutaj oczywiście przy tej rzeczce cały czas mamy do O! O proszę. Tu ktoś na rybkach chyba jest. Sobie gotuje. O, źródełko. Jabłuszka. Oho! Żyć nie umierać. No fajnie. No zobaczcie, mamy tutaj taki... A głęboko? No tak walnie głęboko. Tu mamy zaraz obok mostek. Widzicie? O! I tutaj? Haha, człowieku. Tu można naprawdę klimatyczne fotki robić. Na takim mostku. Podoba mi się to, no tak... No już ile razy powtórzyłem to, że mi się to podoba. No ale jak widzicie, nie jest wcale taka głupia ta mapa. Ja bym mógł osobiście na niej pograć. Bo podoba mi się. Tutaj... O! Obornik tu można brać stąd? A to jest... A, to jest... Mamy to jest gospodarstwo, tak? Do kupna. Oczywiście, zobaczcie, tutaj, czyli w takim razie... Tak, pig farm. Tutaj mamy kolejne gospodarstwo na tej mapie. Zobaczcie, czyli ze znajomymi można śmiało grać. Kłuce siana. Kurde, elegancko. To jakaś wiata. No, spoko, świnki. No i eleganckie gospodarstwo. Fajne gospodarstwo, można sobie grać ze znajomymi. Tutaj mamy taką kolejną wioskę, z tego co widzę. Możemy sobie do niej przejść. Tutaj mamy, no, no pole jakby. Ale to pewnie na tej samej zasadzie działa. Tutaj jest... To jest... O Jezus. Nieważne. Nieważne co tu mamy. Tu mamy jakiś urząd pewnie, czy tam gmina. Tu jakieś takie bagna. No, klimacik wiadomo. Tutaj, a tutaj... A, no tutaj coś... Co tu, jak to się nazywało? Boiler room? No to nie wiem, dobra, już nie wiem. Taki no... No dobra, no coś tutaj na pewno jest. Pole, gdzie my jesteśmy, w jakim punkcie mapy? Jesteśmy na górze aktualnie. Dobra, pójdźmy sobie tą drogą. Tutaj będziemy mieć... kolejne jakieś... Tutaj mamy sklep z pojazdami, stacja wapnowania. O ile ekstracja, nie wiem. Stacja benzynowa, zaraz przyjdziemy się na stację benzynową. To wszystko tutaj wygląda w ten sposób. Komunalnie. Dobra, przejdźmy się na stację benzynową w stylu pewnie takim, no, tak jak myślałem. Takim strasznie komunalnym, jak to wygląda, no. No tak, no tak, no, w takim klimacie mapa po prostu musi być, no. Roboty na pewno było dużo przy tej mapie, bo jest wykonana, no ja żadnych tutaj takich niedoskonałości nie widzę. Mostek już trochę nowocześniejszy. Tu możemy przejechać, jakaś stodoła opuszczona. Krzaki rosną, zobaczcie. No, także nic tu ciekawego nie ma. I kolejne takie jezioro. Znaczy to jest w sumie pewnie to samo połączone. Tak, to jest to samo, tylko że w innym miejscu. Tam dalej jest już koniec mapy. Okej, okay, let's go. Lecimy teraz tędy, czyli drogą polną. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Dobra. Czyli tutaj sobie możemy skręcić w tą stronę. No i dobra, idziemy, dotarliśmy. Tutaj co byliśmy, czy? Chyba tak. O, tu ludzie chodzą. O, tutaj byliśmy? To jest to nasze... Nie. Nie, 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 tutaj nie. Tu my byliśmy? Poczekajcie. My jesteśmy teraz... Gdzie my? Tu jesteśmy, a my wcześniej byliśmy tu? Nie, tu byliśmy. Dobra, to jest kolejne chyba gospodarstwo, tak? A nie, no może... A nie, tu jest nasz dom. Już jak kurde... Bo czekajcie, zaraz i tam pójdziemy, bo już tego nie rozumiem. Dobra. Dobra, to teraz tak, się zaciąłem na chwilę. Dobra, czyli... No tutaj mamy kolejne? Nie wiem. Tutaj, ale poczekajcie, bo tam stoi samochód. Czy co to jest? I my tu mieszkamy? Ale jaja! Ty, to jest fajne. Kurde. Zobaczcie. Dom. No. O, skurwesyn.
To mi się podoba! Dzień dobry, witam. No witam panią. Witam panią, jak tam? O, jak tam zdróweczko? Co tam dzisiaj? I ciach, i pu, i łeb. Dobra, idziemy, idziemy stąd. A tutaj można otworzyć drzwi? Nie, ale... Ale powiem wam, że... No to dobra, podoba mi się w takim razie te... Te gospodarstwo, tutaj jakieś tak. O, tu chałupa jaka zajebista. Ale zajebiste. Dobra, poczekajcie, a tutaj też można otwierać? Też, a te garaże? Nie, 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 nie. Już by to było za dobrze. A tutaj? O kurde, koleżka nawet może tu mieszkać obok. Tu można wejść? Nie. Co tam jest? Co tu się dzieje? Skurwes, no i kurwa, muszę cięcie zrobić. No i widzowie, no muszę, mogę tylko wam tak pokazać, musiałem cięcie zrobić, bo... bo tam na prawo stoi goła baba i mi, nie wiem jak to działa na YouTubie, ale mogą mi film za to wywalić, także... No tam nie będę patrzył, tam nie będę patrzył, jak ktoś chce, to niech sobie pobierze mapę i sprawdzi. Tutaj, a tutaj ktoś jest? W tym pokoiku? A tu mogę tak pokazać wam, czy nie? Tutaj tak... Poczekajcie, o tak, mogę wam pokazać. Nie, dobra, już sobie chcecie, to pobierzcie mapy i sprawdźcie. Czyli, no tu się naprawdę dużo dzieje, nie sądziłem, że aż tyle. O, tu sobie ludzie nawet chodzą. Ale fajne fotki tu mogą wyjść. Kurde, niezła mapa. Nice, that's right. Yeah, dobra, tutaj coś mamy? Nie, tutaj byliśmy. Cóż jeszcze, lecimy dalej. Kurde, zaczyna robić się ciekawie. Tutaj co jest? Tutaj jest, moi drodzy, shop in the village of Malinowka. Sobie przetłumaczcie, co będę tłumaczył. Ha, takie proste rzeczy to znacie z angielskiego, tak? Ja oczywiście nie wiem, co to znaczy. Także, no wiem, że sklep jakiś. Sklep dla villagów. Dobra, tutaj mamy... Tutaj mamy tu coś tam, coś tam. Tutaj coś jeszcze jest. Tutaj nic nie ma. Ale powiem wam, że no, niezła mapka, kurde, no mógłbym na niej pograć. Taka ciekawa, no nie sądziłem, że taka mapa to będzie fajna. Myślałem, że to jakiś taki, wiecie, becel trochę. Ale nie jest źle. A tutaj? Co jest? Tutaj? A co tutaj jest? Tu są krowy. I takie rzeczy. I takie rzeczy, słuchajcie, tu jest kolejne gospodarstwo. A ile obornika? O kurde, ale tu jest duże gospodarstwo, no. Nie ma co gadać, taki fest. Tutaj też mamy... O, ładnie to się prezentuje. Gospo, szczerze, gospo. No, zajebiste. Nie ma co gadać. Tutaj na słomę, okej. Okay. Mhm. Okej, okay, let's go. Lecimy dalej. Tu my jesteśmy teraz tu. A tu co to? Młyn zbożowy. A tu co jest? To jest kolejna wiocha. Lecimy tam. Te młyny zbożowe to nas nie interesują. Także nie będę wam ich pokazywał. Tu mamy kolejną wioskę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, bo na tamtej wiosce naprawdę powiem wam, że się dużo działo. Czy tutaj coś znajdziemy? Tutaj przez szyby da się gdzieś patrzeć? Nie da się. Ale jak chcecie sobie popatrzeć, to mapa jest dla was idealna. Dobra. Pobierzecie mapy, będziecie siedzieć i będziecie Zobaczcie, króliki. Dobra, tutaj, no tak, kurde, no taka wioska, ale taka mniejsza trochę, można na przykład się wykąpać. Wiecie, jak się z gównem nie bijecie, no to nie trzeba się kąpać, ale jeżeli tak, zawsze nie ma problemu. Przejazd, ideolo, podoba mi się, fajny. Lecimy dalej tą trasą i dojeżdżamy do policji. Dojeżdżamy do Milk Plant. No tutaj coś z mlekiem związane, sprzedajecie tu mleko. Ha, widzicie, jak jestem mądry? Lecimy tędy dalej. Tutaj co mamy? Tutaj mamy Sugar Factory. No to wiecie, tu już wam nie będę tłumaczył. Coś tutaj możecie sobie robić. I dalej w sumie. Dalej lecimy tędy. Kur, nie zmieściłem się. Mostem trzeba przejść. Tu teraz dojeżdżamy do. A co to? Tu byliśmy czy nie? Seed Product. No też jakiś, nie wiem co to, no tak wygląda jak gospodarka jakaś, albo... Nieważne, dobra, chyba przeszliśmy całą mapkę już. Tu mamy tą wioskę. Tu mamy chyba to główne gospodarstwo.
Ale widzicie, to jest takie gospodarstwo, że to jest właśnie tak w stylu PGR-u, nie? Że tutaj przyjeżdżacie, tutaj jakby nie mieszkacie tutaj na tym gospodarstwie, tylko przyjeżdżacie tutaj ze swojego domu, który jest tutaj. O, widzicie? Skończycie robotę, przyjeżdżacie tutaj, tu jest wasz dom, tutaj nocujecie, tu wchodzicie do chałupy, tędy i tutaj sobie przesiadujecie, nie? A jak wam się nudzi, że roboty nie macie? O, skurcz... No nie, no tam goła baba też jest! Boże, mam nadzieję, że tego nie było widać, bo już nie chce mi się wycinać. Ale na wszelki wypadek to sprawdzę, także zrobię cięcie. Sprawdzę to, żeby nie było, ale no widzicie, możecie sobie, no jak wam się nudzi tutaj... Tutaj do sąsiada możecie... Tylko do którego to było sąsiada? Tu do sąsiada możecie skoczyć, pooglądać sobie, bo tutaj nie wiem, co tu się odbywa, ale... No tak, no ciekawa mapa, no. Sprawdźcie, no nie wiem, moja ocena ogólna mapy, klimat jest, słuchajcie. Klimat jest, bez żadnych tutaj powiązań politycznych. Dla mnie mapka taka, no 9 na 10 wam powiem. No coś by można było może poprawić, chociaż nie widzę tu żadnych mankamentów. No taka 9 na 10 daje, bo zawsze coś tam może, można dodać, poprawić, nie? Także moim zdaniem okej, fajna mapka. Jak chcecie, to pobierajcie sobie, pograjcie. Ciekawa mapa, powiem wam, takie większe maszyny naprawdę. I możecie nawet z kolegami sobie pograć. Spoko, także co, ja dziękuję za oglądanie odcinka, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się spodobało, suba na kanale z dzwoneczkiem i wpadnijcie na Instagrama, zostawcie tego suba, 70 tysięcy, będzie fajny specjal, także trzymajcie się i do następnego odcinka, MPG już niedługo i dom tak samo, także już mnie nie pytajcie, na razie.